Proszę Państwa, witam wszystkich na wykładzie ostatnim w tym roku akademickim z serii wykładów uniwersyteckich, tych ogólnych, i naszym gościem jest profesor Gieremek. I tak się składa, że profesor Gieremek był pierwszym naszym wykładowcą dawno temu, 5 lat temu, i ten wykład jest opublikowany i wtedy, jak rozpoczynaliśmy te wykłady, to profesor Gieremek miał wykład pod tytułem Sukcesy i klęski Europy. Ja go dzisiaj przejrzałem po to, żeby sprawdzić, czy profesor będzie mówił dokładnie to samo, czy coś nowego się tutaj pojawi w tym tekście i czy powiedzmy opinie, które wyraził 5 lat temu, niecałe 5 lat temu, czy podtrzyma, czy także że mam tutaj taką ściągaczkę przy sobie. Jak zwykle tutaj przedstawiam wykładowców. Wykładowcę dzisiejszego nie trzeba szczególnie przedstawiać. Jeżeli zajrzymy do encyklopedii, to występuje jako polityk i profesor w tej kolejności, ale dla nas tutaj na uczelni jest raczej zawsze w odwrotnej kolejności. Jest najpierw profesorem, a później politykiem. Jako profesor zajmował się przede wszystkim historią, gospodarką, kulturą i obyczajami średniowiecznej Francji. I też w tej chwili obecnie ciągle związany z uczelnią, obecnie kieruje Katedrą Cywilizacji Europejskiej w Kolegium Europejskim w Natolinie. Ta jego działalność naukowa związana z Francją, pamiętam w dawniejszych czasach kąśliwe uwagi w prasie, że to jest taki profesor od prostytutek we Francji, bo to gdzieś czytałem, tak oceniała praca w czasach komunistycznych jego działalność naukową. Niemniej jego i ta działalność naukowa, i działalność polityczna jest bardzo powszechnie i bardzo, bardzo powszechnie, bardzo wysoko oceniana. I wyrazem tej pozytywnej oceny, wysokiej oceny, są bardzo liczne doktoraty honoris causa na uniwersytetach w Mons, w Berlinie, ostatnio na UJ-cie. Jest tych doktoratów honoris causa sporo. Ma też bardzo wiele nagród. Te nagrody głównie jako uzyskiwał właśnie jako polityk, nawet jeżeli były dawane przez uniwersytety, na przykład dla wybitnych mężów stanu na UCLA w Kalifornii. Kilka medali, między innymi medal wolności Franklina Delano Roosevelta, dalej nagrody Akademii Francuskiej i tak dalej, i tak dalej. Jest lista tych nagród i wyróżnień jest bardzo długa. Też ma niesłychanie pozytywne recenzje wielu wybitnych polityków polskich i zagranicznych, i tak przeglądając informacje w internecie znalazłem takie laurki wystawione przez Nowaka Jeziorańskiego, przez Brzezińskiego, przez Bartoszewskiego, przez Madeleine Albright, przez Gesine-Schwann, także wszystkie te osoby, które na ogół cieszą się też powszechną sympatią i poważaniem, profesorowi Gieremkowi wystawiają jak najlepsze opinie. Oczywiście w Polsce też jest, nie wiem, honorowym obywatelem Warszawy, jest laureatem wielu nagród polskich, jest kawalerem orderu Orła Białego i w Polsce też na ogół jest bardzo wysoko oceniany. Jeśli chodzi o tą działalność polityczną, to też Państwo pewno wszyscy znacie, że jego działalność związała się z okresem, była bardzo aktywna w okresie
komunizmu, był związany z KOR-em i był jednym z założycieli Uniwersytetu Latającego. Był niesłychanie aktywny w tych pierwszym, najlepszym okresie Solidarności. Jako doradca Solidarności, doradca prezydenta Wałęsy, no później minister spraw zagranicznych, obecnie eurodeputowany. Na pytanie, czy intelektualista powinien zajmować się polityką, to jest pytanie z wywiadu dla Tygodnika Powszechnego, profesor Gieremek odpowiada, że powołaniem intelektualisty nie jest czynny udział w polityce, jedno kłóci się z drugim, ale później robi pewne wyjątki, co prawda tylko do okresu totalitarnego, czy do okresu, kiedy władza jest totalitarna i że wtedy właśnie intelektualista trafia na sam środek sceny politycznej. Na ogół te oceny są bardzo dobre, ale znalazłem gdzieś w tym, szukając bardzo mocno, żeby znaleźć coś krytycznego, bardzo intensywnie znalazłem w wywiadzie Jarosława Kurskiego takie zdanie, że jest w polskiej polityce zwyczaj, było profesorze Gieremku mówić źle, że intrygant, że arogancki i mentorski. Ale wszyscy od lewa i prawa zgadzają się, że żaden polski polityk nie ma na świecie takiej pozycji. Także również krytyczne opinie o profesorze można znaleźć, ale tak jak mówiłem, bardzo trudno. Odnosi sukcesy na różnych polach, bo znalazłem w 99. To jest tygodnik Wprost, to są czasy jeszcze, kiedy ten tygodnik nadawał się do czytania i tutaj profesor Gieremek jest na okładce jako człowiek roku 99, a tu w towarzystwie trzech pań, bardzo eleganckich, zdobył tytuł najlepiej ubranego i najbardziej, jak tu piszą, stylowego polityka, także stąd właśnie trafił na tą okładkę L, także wszystkim państwu, to jest rok 2000, więc też sprzed paru lat. W każdym razie wydaje mi się, że zarówno zawodowo, jak i politycznie specjalizacją profesora Gieremka jest Europa. Ten wykład dzisiejszy tegoż też dotyczy. I tak jak powiedziałem, ja będę sprawdzał, czy te koncepcje, czy ta Europa, która w 2000 roku w tej wykładzie miała być Europą Blaira, czy Giscard d'Estaing'a, czy Prodiego, czy coś z tych koncepcji ostało się i czy, zwłaszcza po ostatnich głosowaniach we Francji i w Holandii, czy jeszcze możemy tutaj być dumni z tej naszej wspólnej europejskiej ojczyzny. Panie profesorze, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Państwo pozwolą, to ja za chwilę usiądę i po prostu nie zmienimy, tylko na początku chciałem powiedzieć, że na początku moich studiów jeden z moich profesorów, a już miałem za sobą rok, wziął indeks, oglądał, mówi: młody człowieku, bardzo niedobrze. Nie można mieć wszystkiego same piątki, bo to znaczy, jak się wszystko umie na piątkę, to się niczego nie umie. I zobaczył trójkę z archeologii, powiedział: będą z ciebie ludzie. Chciałem po tym, co pan rektor mi powiedzieć, jednak może przypomnieć, że to, co złego o mnie mówią, może też proszę to wziąć na dobro mojej sprawy. Po drugie, chcę powiedzieć, panie rektorze, że z ogromnym wzruszeniem jestem tutaj w tym gmachu, to, że widzę i chcę, pamiętając dobrze losy, budowy Biblioteki Uniwersyteckiej, przebudowy
starego buwu. Chciałem bardzo serdecznie panu pogratulować. To jest gmach, który miał 55 lat temu. Wkroczyłem na uniwersytet. Tu spotkałem moją przyszłą żonę wkrótce po tym pierwszym wkroczeniu. I to jest budynek, którego nie zapomnę. Kraty nigdy nie widziałem. Wiem, teraz dopiero, panie rektorze, ją widzę, ale jest to budynek wasz. I teraz, jeśli państwo pozwolą, to już usiądę zatem i powiem, że gdyśmy mówili o tym, o czym będę dzisiaj mówić, to nie przewidywaliśmy jakby pewnego rozwoju wydarzeń. Poglądów w sprawie Europy, panie rektorze, nie zmieniłem. Europę kocham bezprzytomnie, ale potrafię na nią spoglądać krytycznie, dlatego że uważam ją za świat moich marzeń, ale i świat działań. Otóż tak się stało, że w tej chwili, gdybym po prostu mówił państwu o tym, o czym myślałem, że będę mówić wyłącznie, o tej takiej rozbieżności geopolityki i świata wartości we współczesnym obrazie Unii Europejskiej, trudno nie powiedzieć, co się stało z Francuzami. Jeden z moich włoskich przyjaciół, który podobnie jak ja bardzo lubi Asterixa, występowaliśmy we Francji na kilka dni przed dniem referendum i właśnie no, mówiliśmy, próbowaliśmy im przemówić do rozumu. I on wówczas miał w zasadzie najlepsze słowa, bo on powiedział, wiecie co, naprawdę chyba żeście oszaleli, drodzy Galowie. Vous êtes fous, le Gaulois, powiedział. Pamiętają państwo może z Asterixa, że to jedno ze zdań kluczowych, tyle że dotyczyło Rzymian. Coś się stało. Ja uważam, że jesteśmy w tej chwili, zanim cokolwiek innego powiem, trudno od tej aktualności ostatnich dni uciec. Sądzę, że niezależnie od tego, jaki będzie dalszy los wydarzeń europejskich i los traktatu konstytucyjnego, traktat konstytucyjny żyje. Wiadomości o jego śmierci, które się pojawiają niekiedy w naszej prasie, są przedwczesne i może dlatego, gdy się mówi Nicea albo śmierć, to potem ma się i śmierć czegoś, i Nicea, która niewiele czemu służy, ale myślę, że są przedwczesne. Natomiast trudno jest nie doceniać, znaczy jakby zignorować dramatyczny rezultat negatywnego referendum francuskiego i referendum holenderskiego. Są oba referenda. Mają jakby nie różny sposób warunkowany. Francuzi odrzucają konstytucję, bo jest zbyt liberalna. Holendrzy, bo jest za mało liberalna. Nie przekonywali Francuzi, że rzeczywiście ci, którzy przeciwnicy traktatu, że nie można przyjąć, bo jest to konstytucja, która wprowadza element religijny jak do życia publicznego, jak żaden inny akt dotychczasowych i niszczy tradycje laickie Francji. Kiedy mu mówiłem, że przeciwnicy konstytucji w Polsce mówią coś właśnie dokładnie przeciwnego, byli zdziwieni. Różne zatem były nie w tym jednym i drugim referendum. Można powiedzieć, że w gruncie rzeczy jest to odrzucenie pewnego obrazu świata współczesnego, że jedno i drugie referendum nosi charakter antyglobalistyczny. To jest przerażenie światem, trochę podobne do czasu tych, którzy niszczyli maszyny, bo nie akceptowali tego w końcu XVIII wieku, nie akceptowali tego, że maszyny będą wypierały ludzi. Jakby niezgoda na świat otaczający. I pytanie wówczas, co wtedy robić? Wydaje się, że w chwili obecnej jest rzeczą ważną, ażeby szukać takiego rozwiązania, które nie zaprzepaści półwiecza realizacji idei europejskiej i to półwiecza niezwykle skutecznego. Trzeba robić swoje
Jestem przekonany, że po 16-17 czerwca, kiedy Rada Europejska ma zastanawiać się nad konsekwencjami obu referendów, że trzeba robić swoje, to znaczy przeprowadzić proces ratyfikacyjny zgodnie z wymogami prawa międzynarodowego. Rząd polski jest do tego zobowiązany, ale także z punktu widzenia realizacji idei europejskiej. Proszę pamiętać, że do tej pory 11 krajów przeszło przez proces ratyfikacyjny, 9 zatwierdziło, 2 nie zatwierdziły, nie ratyfikowały konstytucji. Te 9, które już zatwierdziły, to jest blisko 45% obywateli Unii Europejskiej. Jeżeli tak, to trzeba zatem szukać rozwiązań, które pozwolą przywrócić miejsce ważne, a może nawet i centralne, Francji w procesie europejskim, natomiast nie zaprzepaszczać tego, co się do tej pory udało. Trzeba także, to ostatnie dwie moje wstępne uwagi, pamiętać o tym, że w toku kampanii referendalnej nie, zarówno w jednym, jak i w drugim kraju, problemem niemal centralnym było odrzucenie rozszerzenia Unii Europejskiej z 2004 roku. To, co nasze społeczeństwo odbiera jako sukces, jest odbierane w opinii publicznej Europy, jest odbierane jako proces negatywny. I że zatem każde jakby odrzucenie tego, co zostało dokonane, szukanie nowych formuł, nowych metod kontynuacji idei europejskiej oznaczać może jasne i jednoznaczne straty dla nowych krajów członkowskich. Natomiast to, co chciałbym powiedzieć jako jedyny element, który wydaje mi się ważny z punktu widzenia ogólnego spojrzenia na Europę, że sprawdza się zdanie, które Husserl powiedział po latach, po I wojnie światowej, powiedział: największym niebezpieczeństwem dla Europy jest zmęczenie Europejczyków. Jesteśmy w sytuacji, w której Europejczycy są zmęczeni sobą, zmęczeni Europą i jakby tracą nadzieję. To jest bardzo trudny moment dla określenia, co dalej z Europą. Rok 89 w sposób jednoznaczny zmienił politykę europejską i politykę światową. To jest rok, w którym się w polskiej Solidarności uzyskał polityczną kontynuację. To jest rok, w którym seria decyzji politycznych, której Polska dała początek, przechodzi przez całą Europę Środkową. To jest annus mirabilis, jak powiadali kronikarze średniowieczni i co Ralph Dahrendorf w swoim eseju o Polsce powtórzył. To jest niezwykły rok, w którym Europa uzyskała możliwość jakby upowszechnienia zasady wolności i uzyskała możliwość zjednoczenia. Jeżeli jednoznaczne jest znaczenie polityczne 89 roku, można postawić sobie pytanie, czy ma ten rok także w swoich konsekwencjach skutki geopolityczne. Słowo geopolityka z wolna powracające do poważnego języka, do dyskursu politycznego, czasem w kategoriach geostrategii, ale jest to słowo, któremu w polskiej literaturze dr Leszek Moczulski przywrócił znaczenie obiegowe i w interesującej książce. Jest to pytanie, czy coś się dokonało w samym otoczeniu polityki międzynarodowej i stosunków międzynarodowych nieodwracalnego. Można powiedzieć, że to pytanie, czy są skutki geopolityczne, dotyczy tego procesu, który się zaczął w 1989 roku,
Myślę, że ma to skutki również geopolityczne. Ta część, główna część kontynentu europejskiego, w której Mackinder mówił, że właśnie ten Heartland jest miejscem, w którym decydują się losy Europy, a pośrednio i losy świata, nagle znajduje się w nowej sytuacji. Europa środkowa i wschodnia, a ściślej mówiąc środkowo-wschodnia, przestaje być buforem między dwiema tendencjami imperialnymi, tendencją imperialną niemiecką i tendencją imperialną rosyjską. Przestaje być buforem, a dokonuje jakby opcji w nowej sytuacji politycznej. Wschód i zachód Europy, które nie tylko decyzjami konferencji jałtańskiej się podzieliły, były wyodrębnione, ale także długą tendencją historyczną od końca średniowiecza. Zbliżają to się do siebie. Porządek jałtański, który wykorzystywał te odmienne tendencje rozwojowe między wschodem i zachodem Europy, porządek jałtański traci rację bytu. I wreszcie marzenie ojców założycieli, którzy mówili, że jeżeli Europa ma się zjednoczyć, to ona nie może się zjednoczyć w granicach Zachodu wyłącznie, tylko ona musi oczekiwać na to, że narody zniewolone w tej chwili, wtedy, kiedy Robert Schuman te słowa pisał, że narody zniewolone odzyskają wolność. I zatem można powiedzieć, że skutki geopolityczne 1989 roku oznaczają wytworzenie nowej sytuacji. Pozostaje wielkim pytaniem również po 1989 roku. Pozostaje pytaniem, czy Rosja ma możliwość ewolucji demokratycznej, czy może się stać krajem demokratycznym. Pytaniem także pozostaje, czy Niemcy i Francja są motorem integracji europejskiej, czy można do inicjatywy tych dwóch krajów przywiązywać znaczenie jakby potencjału motorycznego integracji europejskiej. Nigdy nie powiemy dosyć, jak niezwykłym wydarzeniem jest pojednanie francusko-niemieckie. Jak niezwykłym wydarzeniem jest to, że 5 lat po jednej z najstraszliwszych wojen, jakie Europa znała, te dwa narody podzielone kolejnymi 3 wojnami od 1870 roku poczynając, te dwa narody potrafiły się porozumieć i potrafiły także wytworzyć warunki do zjednoczenia całego kontynentu. Czy wydarzenia 11 września 2001 roku i także potem Madrytu 11 marca 2004 roku miały polityczny wpływ na świat? Niewątpliwie tak. Ukazały jako zjawisko prywatyzację przemocy. To, co było wydzielonym monopolem państwa i państw, na skalę międzynarodową stało się przedmiotem prywatyzacji. Wydarzenia ukazały siłę terroryzmu międzynarodowego. I także postawiły Stany Zjednoczone w stanie wojny. Myślę, że nigdy dostatecznie mocno nie powiemy tego, że to jest główna różnica między Europą i resztą świata, poza wzajemnymi stosunkami i wzajemnymi ocenami, że Stany Zjednoczone od 11 września znalazły się politycznie i psychologicznie w stanie wojny. Reszta świata nie. I w związku z tym jakby znaczenie politycznych wydarzeń niewątpliwe. Czy także znaczenie geopolityczne? Można odpowiedzieć, że prawdopodobnie tak.
że nastąpiła taka dysocjacja, rozdzielenie, bezpieczeństwo od terytorium, bezpieczeństwo redukowane lub wiązane z terytorium, nie jest nierozerwalnie z terytorium związane. Granice państw nie chronią przed terroryzmem międzynarodowym. Granice państw także nie dzielą terrorystów międzynarodowych. Nastąpiła także, i to sądzę jest elementem geopolitycznym, nastąpiła erozja sympatii i także podziwu wobec Stanów Zjednoczonych i ich roli w świecie. Wszystkie sondaże opinii publicznej ostatnich lat ukazują obok pierwszego porywu solidarności 11 września, ukazują następnie erozję sympatii, spadek sympatii do Stanów Zjednoczonych, do Ameryki, osłabienie tego marzenia amerykańskiego, które nie tylko w Europie Środkowej było obecne. I to także w ramach tego postrzegać trzeba pewne strukturalne różnice, jakie wystąpiły między Europą a Ameryką, a o których Robert Kagan mówił, że są różnicami cywilizacyjnymi, bo Amerykanie są spod znaku Marsa, Boga wojny, a Europejczycy są spod znaku bogini miłości Wenus. A to oznacza, że Amerykanie są mocni, a Europejczycy słabi. Potrafią mówić o pokoju, ale nie potrafią wygrywać ani wojny, ani pokoju. Ta rozbieżność jakby w układzie cywilizacyjna, tak postrzegana, wydaje mi się być również jednym z wielkich faktów. Wyrasta zjednoczenie europejskie z bilansu XX wieku. Z tego bilansu, który przede wszystkim znaczony jest przez Holokaust, przez dwa wielkie systemy totalitarne i przez wojnę 30-letnią. W gruncie rzeczy drugą wojnę 30-letnią 1914-1945 roku, tę sukcesję dwóch wielkich wojen z niewielką przerwą w środku. Gdy się organizował nowy porządek po tej wojnie, to był to porządek, który określał się wobec pokoju i wojny, a nie określał się wobec systemów totalitarnych. W gruncie rzeczy porządek powojenny był nadal formułowany w kategoriach równowagi sił. Tam jednym przykładem tego jest teza o czterech, czy też program czterech policjantów, który to program Franklin Delano Roosevelt prezentował w Teheranie w 1943 roku. Ci czterej policjanci to trzej alianci, trzy alianckie wielkie państwa oraz Chiny. Jeżeli pomyśleć, co jest w zapleczu tego typu myślenia, to można także zrozumieć słabości porządku międzynarodowego, który wtedy się wytworzył. Ten porządek w słowach Raymonda Arona oznaczał, że jest to czas pokoju niemożliwego i wojny nieprawdopodobnej. Paix impossible, guerre improbable. Koniec zimnej wojny, który był rezultatem działań nie w pierwszym rzędzie wielkich mocarstw, ale w pierwszym rzędzie odwagi ludów, narodów, które nie akceptowały stanu, w którym żyły. Nie oznaczał ten koniec zimnej wojny końca historii, dlatego że to właśnie wtedy wytworzył się stan nierównowagi. Stan określany niekiedy mianem stanu chaosu, nieporządku na scenie międzynarodowej. W gruncie rzeczy jedynym elementem skutecznej polityki międzynarodowej była albo działanie militarne
amerykańskie przy pomocy europejskiej, albo polityka zagraniczna europejska, wspólna polityka zagraniczna europejska, która miała tylko jeden instrument skuteczny, a mianowicie rozszerzenie. Tylko rozszerzenie było wspólną polityką zagraniczną Europy skutecznej. Można powiedzieć zatem, że występowała pewna stabilizacja w nowych krajach przywróconych porządkowi europejskiemu i przywróconych wolności, ale także poczucie destabilizacji w pozostałych krajach. Porządek jałtański był czasem przewidywalny. I dlatego dla polityków zachodnich jest to pewna sfera tego, co się nie mówi i co mówić nie wypada. Nasza radość z odzyskanej wolności nie zawsze znajduje jakby przełożenie na myślenie o polityce międzynarodowej. I gdy mówił amerykański sekretarz obrony, że Europa dzieli się na starą i na nową, to wyrażał w ten sposób nie tyle diagnozę sytuacji, ile życzenie. Ameryka z trudem akceptowała jednoczenie się Europy i nadal można dostrzec w polityce amerykańskiej pewien niepokój o takie usamodzielnienie się Europy. Ale nie ma też wątpliwości, że istnieją istotne różnice między zamierzeniami politycznymi wschodniej Europy, tych nowych członków z Europy Środkowo-Wschodniej i z Europy Zachodniej. Doświadczenie Parlamentu Europejskiego dla mnie było lekcją bardzo szczególną, że można zjednoczyć gospodarki. Dlatego, że roczny nasz pobyt w Unii Europejskiej jest przykładem sukcesu. I sukcesu dla obu stron. Nie tylko dla nas, ale także dla nich. Strasznie trudno zjednoczyć pamięć. Pamięć dzieli nadal. Wschód i Zachód. Co więcej, obraz, jakby nasz obraz i funkcjonowania naszego w Unii Europejskiej ze wspomnieniem 1 września i 17 września, ze wspomnieniem i Auschwitz, i Gułagu, to jest obraz, który w jakimś sensie obraża poczucie harmonii i spokoju naszych braci, pobratymców z Zachodu. Jest w pamięci, jest nadal przedział między jednymi i drugimi i to sprawia, że kultury polityczne tych nowych i starych krajów są w sposób istotny, odmienne, rozdzielone. Dla nas sprawa bezpieczeństwa jest nadal problemem i wyzwaniem. Dla obserwatorów zachodnich nasze przywiązanie do problemu bezpieczeństwa jest traktowane jako obsesja, bo świat jest światem pokojowym.